Witam Państwa bardzo serdecznie. Wszystkich Państwa pięknie powitanych na początku. Panie senatorze, panie ministrze. Powiem tak, zacznę od tego, że bycie dzisiaj z Państwem w tym gronie elitarnym jest dla mnie zaszczytem. Na tej sali siedzą przede wszystkim fachowcy, znakomici producenci z panem prezesem na czele i być może dlatego ta branża, która również została na wstępie wtedy, kiedy wybuchła epidemia koronawirusa, dotknięta, odcisnęło się to piętno, ale jednak bardzo szybko z tych trudnych chwil wyszło. Stało się to tak również i dzięki temu, że w ubiegłym roku generalnie na rynkach światowych była niższa podaż mleka, a jednocześnie zwiększyło się jak gdyby zapotrzebowanie na produkty mleczne i mleko, głównie w krajach azjatyckich i w Chinach. Zresztą oni wszystko od nas wykupują. To sprawiło, że sytuacja w tej branży, w przeciwieństwie do innych, jest dobra. Tak trzeba powiedzieć, jest dobra. Trendy w minionym roku, 2021, były cały czas wzrastające. Ja, żeby nie przedłużać, przytoczę kilka cyfr, które obrazują sytuację na rynku krajowym w Polsce. W pierwszej połowie grudnia bieżącego średnie ceny wszystkich notowanych krajowych produktów mleczarskich były znacząco wyższe od cen ubiegłorocznych. Cena masła ekstra w blokach wynosiła 2633 zł za 100 kg, odtłuszczonego mleka w proszku 1427 za 100 kg. Te ceny są wyższe o 47% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Cenę mleka pełnego w proszku oraz ceny sera edamskiego i gołdy wzrosły w tym czasie ponad 30%. Dzięki korzystnym cenom zbytu produktów mleczarskich również polscy rolnicy otrzymują z miesiąca na miesiąc wyższe ceny za sprzedane przez siebie mleko. W październiku płacono średnio 165 zł za 100 kg, to jest około 12% więcej niż w analogicznym roku ubiegłym. Jest to jednocześnie historyczny wzrost, tak trzeba to określić, nienotowany dotychczas poziom cen skupu. Co istotne, wzrost cen rozkłada się równomiernie we wszystkich regionach kraju, co powoduje, że wszyscy producenci mleka, niezależnie od województwa, w którym prowadzą swoją działalność, korzystają z zaobserwowanego wzrostu. Dla przykładu, średnia cena mleka w regionie zachodnim wynosiła w październiku 157,4. Również napawająco optymizmem jest i to, że wzrósł wolumen wywiezionych z Polski przetworów mlecznych. Wyższy jest wzrost z roku na rok w ujęciu wartościowym. Wartość eksportu wynosiła 1,993 mld, to jest 8,6% więcej aniżeli w roku poprzednim. I tak było do tej pory, no, do miesiąca wstecz, kiedy rozpętała się burza w Polsce, w Europie, jeżeli chodzi o nośniki energii, prąd, gaz. W tej produkcji również bardzo ważna jest siła robocza, również z nią jest problem, dlatego te nośniki energii również przełożą się, jak wszyscy wiemy, bo większość z nas na tej sali to praktycy, przełożą się również na koszty środków produkcji. Wzrosną ceny pasz, w związku z tym ta przyszłość, no ta wizja staje się no mniej optymistyczna, aniżeli była do tej pory. I ja rozmawiałem, jeszcze wracając do tych dobrych informacji, z dwoma prezesami ośrodków hodowli zarodowej i to napało mnie również optymizmem, bo kilka lat wstecz nie byłem przekonany do tego, do czego na przykład był przekonany pan minister Ardanowski, do pasz pochodzenia krajowego, białkowych. W tych ośrodkach nastąpiła zmiana prezesów, powiem wprost, kilka lat temu i przeszli właśnie tam, gdzie było możliwe, wprowadzając produkty polskie i wcale mleczność, wydajność nie spadła. W tym najlepszym mają nawet do 15 tysięcy litrów od krowy, czyli to jest zawrotna wydajność, a koszty są niższe, więc myślę, że to jest kierunek, żeby się uratować. Wierzę, proszę Państwa, również i w to, że to, co najgorsze nas czeka, to wejście w życie Zielonego Ładu w tej formie, w jakiej jest proponowany na razie w Komisji Europejskiej. Boleję również i nad tym, że nasz komisarz do spraw rolnictwa, który będzie gościł w Polsce,
na zaproszenie, między innymi również i Senatu, bo gdzie ma odbyć się dyskusja, no niekoniecznie jest za tym, za czym chyba są wszyscy na tej sali, czyli żeby ten Zielony Ład nie doprowadził do zniszczenia bardzo dobrze rozwijającego się polskiego rolnictwa. Myślę, że do tego nie dojdzie, zresztą wszyscy, jak tu jesteśmy, powinniśmy się temu przeciwstawiać i z tym złem, tak to określę, walczyć. Szanowni Państwo, wkroczyliśmy w nowy 2022 rok. Witamy go z dużą bojaźnią, bo sytuacja geopolityczna jest taka, jak jest. Te wczorajsze informacje z Kazachstanu przerażają, prawda? Ale miejmy nadzieję i tego Państwu z całego serca życzę, że opatrzność nad naszą kochaną ojczyzną będzie czuwała i wyjdziemy z tego najlepiej jak można. Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże. Dziękuję.